Hej, hej, tu Johnny Big Gunman. Zapraszam Was do obejrzenia pierwszego odcinka DLC wydanego do serii Assassin 4. A tytuł tego DLC brzmi Freedom Cry. Dziś mamy pierwszy odcinek. Przygotowuję z dużą starannością kolejne odcinki i zapraszam Was do obejrzenia całej serii. Akcja dzieje się podobno, jak czytam na serwisach, 15 lat po serii Asasynie IV, a nasz bohater jest to były czarnoskóry niewolnik, który służył u asasynów. Może patrzmy, co się dzieje w tej chwili. A na rozmowę będzie czas później. No i chyba mamy naszego bohatera. I mamy pierwsze zadanie. Zaatakuj flotę Templariuszy. The parcel itself is less interesting than its intended recipient. Let's eliminate this errand boy admiral and unmask the true Templar threat. No, widzę, tych okrętów jest 4. No, czeka nas naprawdę bardzo dużo pracy. No to dobrze, przystępujemy. Namierzamy literą Q. No, troszeczkę powiem Wam, jest to trudne, bo tak mi się wydaje, jakby te okręty były bardziej dynamiczne od mojego. No, ale zobaczymy, jak się wszystko potoczy. Oj, kurczę, ja oberwałem. Fajnie leciały te kule. Jest, pięknie. Chyba pierwszy okręt, który idzie na dno. I mamy kolejny, ale ten jest za blisko. Już akcja jest bardzo dynamiczna. Wszystko się toczy. Oj, chyba szczępy z mojego okrętu. Jest piękny, kolejny. Jest strzał. Ładnie, bardzo ładnie. Czyli co, został nam jeden okręt, który i tak już płonie. Cała załoga się cieszy razem ze mną. No, a więc zaczęliśmy serię bardzo ostro. Dodatek ten jest, zawiera podobno, tak jak czytamy, jakieś mini kampanie. Tych misji w tej mini kampanii będzie podobno 9. No i zobaczymy, co się tam będzie działo. Mam nadzieję, że będzie to równie, ten dodatek będzie równie ciekawy jak główna seria, ale to się okaże z biegiem rozgrywki. Odzyskaj paczkę znajdującą się na statku admirała. Dopłyń na nurkowisko. Dopłyń na nurkowisko. Dziwne określenie. Tell
I co robimy? Aha, zejdziemy na dno. I tam będziemy szukali skarbów. No, skarbów, nie skarbów, co ja mówię. Skarby są nieistotne w tym momencie. Czyli mamy zadanie. Odzyskaj paczkę znajdującą się na statku admirała. Słyszę błyszczą monety ze skarbami. W skrzyni ze skarbami. Mamy pierwszą skrzynię. Przeszukaj skrzynię, aby odnaleźć paczkę. Tu mamy gdzieś kolejną skrzynię ze skarbami. Zaciągniemy świeżego powietrza. Znaczy, czy ono świeże jest, to ja nie wiem, ale w każdym razie jest tam powietrze. I mamy kolejny skarb. Powietrza nam tego ubywa dosyć szybko. Co najgorsze w tym wszystkim, to jest to, że po prostu te skrzynie z tym powietrzem... O kurczę, rekin! O, jeszcze tego brakowało. Jakby mało przygód było na tym dnie. Znaczy, na dodatek, że nie ma jeszcze powietrza, to jeszcze rekin się trafił. Coś mam przeczucie, że to się dla mnie źle skończy. Widzę, że jest jeszcze jedna skrzynia ze skarbem. Postaram się dostać. Tylko gdzie? Ona jest tutaj gdzieś za tą burtą. Tylko jak się tam dostać? Ojej, cieniu. Marny chyba będzie mój los. Gdzie ta skrzynia jest? Ale najgorsze jest to, że zaczyna mi brakować powietrza i jednocześnie krwawie chyba. No zobaczymy, czy dopłynę. Co? Obszar niedostępny? Nie no, bez żartów. No to jak ja mam się uratować? No i jeszcze mnie rekin zaatakował. No nie powiem, żeby to udana była misja. No i zostałem zjedzony przez rekina. Mam nadzieję, że nigdy mi się to nie trafi w życiu prawdziwym. Dobra, mamy następne zadanie. Zajmij lub zatop statek admirała Templariuszy. Wejdź na pokład statku. Co zrobimy? O, mamy działko. Użyjemy działka. Coś mam kłopoty z użyciem tego działka, bo jakieś nieskoordynowane ruchy wykonuje. Tu mamy chyba samo ładujące się działko. Jest, pięknie. No, jeszcze chciałbym poużywać tego działka, ale już się nie da, już jesteśmy za blisko. Oj Boże, co ja zrobiłem? Przepraszam was. Ale coś te... Mam takie ustawienia jak w poprzednim Asasynie. A widzę, że te ruchy mam bardziej nieskoordynowane niż w tamtej serii.
Ale już, panowie, idę wam na pomoc. Nic się nie bójcie. Czyli rozumie, im więcej zabiję przeciwników, tym lepiej, prawda? No to zabijam po kolei. Oj, ci z młotem są najgorsi. Faktycznie widzę, że mój bohater jest naprawdę maszynką do zabijania. Bo w Assassinie IV Edward Kenway chyba taki nie był ostry. Ten jest bardziej, widzę, taki bezwzględny, dynamiczny i jego ciosy są naprawdę zabijające. Albo unieszkodliwiające przeciwnika momentalnie. No i mamy po wszystkim. I co mamy teraz do zrobienia? Zejdź pod podkład. Dobra, wy się tu cieszcie, a ja mam robotę do zrobienia. Ach, dwoma sztyletami. Nie będzie żadnej żywej tarczy. Nie biorę jeńców. Aha, czyli tu mamy tego kapitana. Został nam tylko kapitan. Tak jest. Nie ma kapitana Templariuszy. Oczywiście tradycyjnie posprawdzamy, co mają w kieszeniach. Mam w tej chwili 730 reali. I troszeczkę się tu rozejrzymy. Może są tutaj większe jakieś bogactwa? Popatrzmy, co tu mamy. Raczej chyba nic. Same skrzynie, worki. Skarbów tu nie widzę żadnych. Dobra, czyli wychodzimy na powierzchnię. No i mamy chwilę zadumy naszego bohatera. Bastien Joseph Port-au-Prince. What business do Templars have there? Znowu ci Francuzi? Ale dlaczego mówią Francuzi, skoro mamy tam angielskie flagi, czyli Czerwony Krzyż? Rescue yourselves! I must stay with the ship! No, I will stay with you! Push him! Take an ahead, Captain! Then what? We're going fast as we can, Captain! Get on, ready! They draw ever closer! Oj, mamy trąbę powietrzną. Nie wdajemy się w walkę. O, tu mamy i trąbę powietrzną, i wysokie fale. Uciekamy.
zbliżają się kolejne fale, a z prawej strony widzę kolejna burza. To znaczy trąba powietrzna. A my sobie tu przemkniemy pomiędzy tymi dwoma trąbami. Widzę, wrogich statków już nie ma. Już zostały z tyłu. A z lewej strony widzę, uderza fala kolejna. Muszę uważać. No chyba tak się pokonuje fale. Takie wysokie, że się wpływa w nie pod prostym kątem. No i chyba tak się pokonuje te fale, bo widzę, że wszystko się dobrze skończyło. Ach, nasz bohater na tym sztormie. Czyżby nasz okręt miał się rozbić w tym momencie? No chyba tak. Mamy misję ukończoną. Pierwsze wspomnienie. Cisza przed burzą. No ocenię to tak. Jest zaproponowane 3 gwiazdki. Mamy podpowiedź. Skorzystam. Podpowiedź jest dobra. Ubisoft zaprasza nas na ten dodatek. Ja już was wcześniej zaprosiłem. No miejmy nadzieję, że naprawdę będzie to ciekawa historia, równie ciekawa jak Assassin 4. Co my tu mamy? Płaczącą kobietę. Oj, mamy maczetę. Chyba będziemy musieli wymierzyć sprawiedliwość komuś. No, prawdziwa stal. Chyba nierdzewka. No to dobrze. Co mam zrobić? Aha, dokonać zabójstwa. I have nothing to offer but thanks. Nothing else is needed. As a boy, I fled the same fate. Why would you risk recapture? Men of principle know the bitter. Zbliżamy się do końca tego odcinka, moi drodzy. Zapraszam was na kolejne odcinki z tej serii. Na razie, cześć i czołem. But any fine gentleman may lead you to her. Too late for this one. Find another in town. The thanks is now mine. Do you have a place of refuge? My family waits in the mountains. Daemon, Gemon. Et je sois avec vous.